Czy wiecie, że wasza głowa w przypadku wypadku waży kilkaset kilogramów? W motosporcie jesteśmy narażeni naprawdę na bardzo niebezpieczne przeciążenia. Przeciążenia też głowy. I pokażemy wam, co używamy, żeby zabezpieczyć siebie i nasze zdrowie. Cześć, kochani. Siema. Motosport jest sportem ekstremalnym i znajdujemy się dosyć często w ryzykownych sytuacjach. Idziemy na granicy i o to właśnie chodzi, a jednak jednocześnie nie jesteśmy głupi, nie chcemy się zabić, więc stosujemy różne systemy, które mają nas zabezpieczyć w przypadku wypadku. Jest do tego doskonała okazja, bo dziś jesteśmy na Bemowie na kolejnej rundzie driftingowej Mistrzostw Polski i pokażemy wam w praktyce, jak zabezpieczamy Karolinę, żeby było bezpiecznie, żeby było zajebiście. Jeżeli wam się spodoba ten odcinek i w ogóle lubicie te ciekawostki, które wam opowiadamy, to lajkujcie, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, o czym jeszcze byście chcieli posłuchać. System Hans ma za zadanie przytrzymać naszą głowę i ten Hans, ten kołnierz zakładamy na ramiona i przypinamy go pasami. Więc tutaj wszystko jest bardzo stabilnie i bardzo dobrze trzyma, tak żebyśmy nie złamali sobie karku. Ciekawe u Dominika. Ty masz też Hansa, który jest obligatoryjny, ale masz trochę inną konstrukcję niż ja. Tak, to jest tak zwana hybryda, czy to się nazywa hybrid. Jest dużo mniejsze, tak jak możecie zobaczyć. Jest wygodniejsze podczas jazdy, bo nie blokuje o fotel i też zupełnie inaczej klamry są zapinane. Jest trochę więcej swobody, bo można ruszyć głową. Jest to dużo droższe rozwiązanie. Ale naprawdę, jakbym miał założyć normalny kołnierz, to nie zrobiłbym tego, nie chciałbym. Wygodniejsze, to ciekawe. Dużo wygodniejsze. Ciekawe, a tak samo mogę ci dać spróbować, jak chcesz sobie. Kiedyś bym chciała na pewno spróbować, naprawdę. Maćku, ty używasz takiego systemu Hans do ochrony swojego kręgosłupa. Dlaczego akurat taki? Przymierzyłem. No, taki mi pasuje. Testowałeś też tą hybrydę. Powiedziałeś, że ona ci nie pasowała. Dlaczego ta hybryda ci nie pasuje? No, bo gdzieś testowałeś. No, założyłem, mi nie pasuje. Ona ma, ta hybryda ma za mocne, tu ma za mocno tu rozbudowany ten jakby kołnierz, który przy konfiguracji swojego auta i mojej gabarytu no, zmuszał mnie do takiej dość niewygodnej pozycji. Tu jest on chyba jest, to jest najmniej rozbudowany Hans, więc on jest tyle, ile potrzeba. Nie? Absolutnie się zgadzam, ale dużo osób zarzuca, co ja się z tym nie zgodzę, że ciężko się obraca głową, ciężko się operuje tym głową. Ty się zgadzasz z tym? No, po to tutaj jest, żeby to ograniczało ruchy głowy w momencie, kiedy... Ale wszystko widać, to nie przeszkadza ci w jeździe, prawda? Czy ci nie, przeszkadza? Bo mi nie przeszkadza. Nie widzę tyle, ile muszę i więcej nie potrzebuję. Dokładnie. Czy uważasz, że dobrze, że Hans jest teraz obligatoryjny w driftingu? Uważam, że jednak idziemy w dobrym kierunku. Nie są to jakieś majątki, które by trzeba było wydać, zainwestować, a nasze zdrowie jest jednak ważne, więc nie mam tu żadnych zastrzeżeń co do tego. Dokładnie tak. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, szczególnie pokazał to Tomek Olejnik, kiedy wpadł w bandy i gdyby nie to, że gdyby miał Hansa, nie wylądowałby. On miał Hansa, nie miał go nie założył. Pamiętajcie, jak tak. Macie jakieś środki bezpieczeństwa, to ich używajcie. Tak, to jest ważne. Bardzo ci dziękuję i oddaję. Chronimy się, jak można, to się chronimy. Amen. I'm breaking in, shaping up. Been checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Jesteśmy właśnie na driftingowych mistrzostwach Polski, na drugiej rundzie, która się odbywa w Warszawie na Bemowie. Runda bardzo specyficzna, ponieważ odbywa się na lotnisku, a nawierzchnia jest dosyć perfidna. To są kamienie, które drą opony w sposób okrutny. Są łączenia pomiędzy płytami, które też nie ułatwiają nam jazdy. I do tego, żeby było bezpiecznie, to są separatory betonowe, które mają chronić widzów i obsługę. Więc jest dosyć niebezpiecznie, ale trasa jest niezwykle widowiskowa. Jest w Warszawie, więc przychodzi bardzo dużo ludzi. No i my liczymy na dobre walki. Właśnie zaczęliśmy naszą pierwszą sesję treningową, jedyną w dniu dzisiejszym. Mamy raptem godzinę
a nie mamy właśnie wspomagania. No nic, jeździliśmy wczoraj, więc 15 minut treningu nam wystarczy chyba. Potem chwali, zobaczymy jak będzie. Śmiechu, ponieważ nie mamy wspomagania, więc sesja treningowa chyba, no stracimy sesję treningową, bo czas się nam kończy, a cały czas nic nie działa, więc nie przejechałam ani razu. No mamy jakieś półtorej godziny do kwalifikacji, więc będziemy starali się to naprawić, żeby chociaż przejechać w kwalifikacji, żeby złapać punkty. A jak to wyjdzie, no zobaczymy. Ale wesoło nie jest. This is it, the apocalypse. Sytuacja może nie jest zabawna, ale jak to zawsze powtarzam, jak nie mamy na to wpływu, to nie powinniśmy się denerwować. Stało się. No, generalnie nie będziemy się ciąć, nie będziemy krzyczeć, nie będziemy płakać. Po prostu trzeba zrobić co w naszej mocy, żeby to naprawić. A jak się nie uda, no to też koniec świata nie nastąpi. Więc absolutnie staram się tutaj wychillować panów, uspokoić troszeczkę. Mamy 2 godziny czasu do kwalifikacji. Potem co będzie, to będzie. No, życie. Drifter's life. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, taking my song into the masses, writing my poems for the few that look at me, look at me, look at me, feel like I'm singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the przed kwalifikacjami, dlatego że mieliśmy problem z wspomaganiem, w ogóle nie trenowałam. Natomiast przede wszystkim powiem wam, jazda pomiędzy betonowymi ścianami, kiedy nie wiecie do końca, czy to zadziała, bo nie byliśmy pewni, czy to by na pewno jest to, no to trochę taki dreszczyk emocji był, ale przejechaliśmy, cel został osiągnięty, czyli zapunktowaliśmy, jedziemy dalej jutro walczymy, jutro jest najważniejszy dzień, a dzisiaj mamy jeszcze jeden przejazd, więc ten drugi przejazd po prostu na pełnej bombie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, karuzela emocji, bo wczoraj po treningach było zajebiście, jakieś dziwne głosy z kompresora, wymieniliśmy wieczorem łożyska w kompresorze, przyjechaliśmy dzisiaj, złożyliśmy wszystko, Karina wyjeżdża, nie ma wspomagania, prawdopodobnie się pompa skończyła, więc nowa pompa, wymiana, zero treningu, zero, a przejazd pierwszy punktowany, nie wiem, niecałe 60 punktów, ale przejechany tak powinno to wyglądać, z zachowaniem bezpieczeństwa, żeby nie rozbić samochodu, bo nie mieliśmy testów żadnych. Więc kolejny przejazd to będzie taki wpierdol i taka pizda gaz, że głowa będzie urywana. Będzie dobrze, trzymajcie kciuki. Optymistycznie i nieoptymistycznie, więc jedziemy dalej i to jest bardzo optymistyczne. Panowie złożyli mi samochód na kwalifikacje, więc pomimo braku treningów, pierwszy mój przejazd treningowy badający trasę to był podczas kwalifikacji. Zdobyłam zaskakujące 55 punktów. Wow. No nie był to przejazd życia, ale najważniejsze, że zapunktowałam. No i teraz stwierdziłam, że kurczę, trasa jest fajna, już czuję, będzie zajebiście. Wyjeżdżamy na drugi przejazd. W ogóle byłam taka napalona, kurczę, Sławek był ze mną, widział, że ja po prostu tam cała chodziłam. Mówię, już wypuśćcie mnie na tą trasę. Jak chcę ją przejechać, nie mogłam się doczekać, żeby ją przejechać.
po rozgrzaniu opon zaczął strasznie być kompresor i coś poszło nie tak. Mamy kolejny problem techniczny, więc nawet nie ukończyłam przejazdu, nie miałam siły, nie miałam mocy podczas tego przejazdu, no i niestety w połowie musiałam wyzerować. No tak, no, ściągnęli mnie na lince, więc tak skończyłam mój drugi przejazd, ale tak naprawdę pozytywny aspekt jest taki, że mamy punkty, więc dalej jesteśmy w grze, walczymy, a panowie mają właściwie cały dzień, znaczy pół naszego, tego dnia, całą noc, więc to są dwa dni. Więc jestem dobrej myśli i no, ja teraz jadę wyprowadzić pieski na spacer, a panowie do roboty. Trasa na Bemowie jest techniczna i właściwie cały czas na gazie. Mamy raptem dwie strefy hamowania, które są przed dużą patelnią, a potem zaraz na ścianie przy samym końcu. Jak to wygląda? Napędzamy się, zaraz po linii startu mamy pierwszą zonę, potem kolejną zonę przy ścianie i tu cały czas musimy być na gazie. Następnie kolejną zonę, która jest znowu przy ścianie, tu jest właśnie pierwsza strefa hamowania, potem musimy już wejść na gaz i cały czas idziemy na pełnym gazie, ale musimy być uważni, ponieważ zakręt jest zacieśniający się, więc musimy trochę wciągnąć auta do środka. Kolejna zona, która jest na ścianie i znowu jesteśmy na pełnym gazie, ładujemy się w kolejną zonę, znowu na ścianie i to jest znowu miejsce, gdzie możemy przyhamować i clipping point wewnętrzny, wypuszczenie auto na ostatnią zonę na ścianie. Jak widzicie, dosyć technicznie, bardzo szybko. Ja bez kompresora jeżdżę cały czas na gazie, bo inaczej po prostu bym nikogo nie dogoniła. Więc robię trochę więcej niż panowie chcą. Używam raz hamulca pod koniec, bo rzeczywiście tam już w tej prędkości, jak się człowiek ładuje w rondo, to trzeba troszeczkę wyhamować to auto. Natomiast rzeczywiście ta trasa jest bardzo fajna. Znamy już ją od lat, więc uwielbiam, kocham po niej jeździć i myślę, że jest też fajna dla publiczności, jeżeli chodzi o widowiskowość i adrenalinę. Bardzo dużo osób mnie pyta, jak się jeździ na takiej nawierzchni. Rzeczywiście ona jest bardzo brutalna dla opon, co widać poprzednich, no już nie mówiąc o tylnych oponach, które są po prostu porozrywane. Rzeczywiście te kamienie no, działają jak tarka, drą te opony. Jednocześnie też łączenia, które tutaj są pomiędzy tymi płytami, one sprawiają, że ten samochód zachowuje się w sposób taki mniej przewidywalny. Taka nawierzchnia stanowi dosyć duże wyzwanie, no ale cieszymy się, że możemy przynajmniej pojeździć. Circling his vultures, negative. Wow, ale dzień, słuchaj.
słuchajcie, jedziemy bez kompresora, więc znowu wróciliśmy do 500 koni, ale było nieźle, co? Zajebiście, mówiąc kolokwialnie, auto zapierdala, Karolina jeszcze bardziej, także jedziemy dalej, no kolejny do golenia się szykuje z tym 2JZ-em, jedziemy z nimi wszystkimi równo po kolei. Pierwsza walka wygrana z Mateuszem Suskim, więc naprawdę dobrym zawodnikiem, z rewelacyjnym zawodnikiem, więc cieszę się, że to ja przyszłam dalej. No i no właśnie, idziemy dalej. Jedziemy z tym boksem. Kończymy weekend. Myślę, że udany weekend z przygodami, mocnymi przygodami, bo skończyliśmy z samochodem bardzo poobijanym w walce. Oczywiście nie jest to winą akurat naszą, tylko zawodnika, który zatrzymał się przed nami, przed Karoliną. Ale niestety nie mamy już kompresora, jeździliśmy bez. Ale dobrze jeździła Karolina, top 8. Uważam, że sukces wielki, bo głowa działa, ciężka praca, treningi nie poszły na marne. Będziemy szykować się na kolejne rundy, kolejne wyzwania. Poza tym auto, poza tymi usterkami jest rewelacyjne, także wydaje mi się, że nic tu nie trzeba kombinować, tylko wsiadać, po prostu zapierdalać, robić swoje. Cóż więcej, no, jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Szykujemy się już do kolejnych wyjazdów, do kolejnych edycji Mistrzostw Polski, do kolejnych wyjazdów, jakieś wielkie car show i tak dalej. Także no, myjemy się, czyścimy i wszystkiego dobrego i bawcie się. Ale to był weekend, kurczę, pewne wariactwo po tym całym piątku i sobocie, która była bardzo trudna, która no, baliśmy się, że w ogóle nie dostaniemy się do top 32, że na tym skończymy zawody, a jednak bez kompresora, z autem, które miało raptem 500 koni, doszliśmy do top 8 i to jest ogromny sukces. Naprawdę jest tu dużo fantastycznych zawodników ze świetnym sprzętem i wywalczenie top 8 to jest bardzo dobra pozycja. Mam nadzieję, że naprawimy to auto i w końcu przytrę nosal za Kurilowi. Marko, do 3 razy sztuka, ja cię kurde jeszcze dopadnę. Więc idziemy w górę z top 16, top 8, następnym razem będzie top 4, a potem podium. Tak jest plan.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up. Yeah, take me to the top, I'm ready for it.